Temat dnia. Tadeusz Płużański, czas na sobotnią debatę solidarnościową. Witam serdecznie moich Państwa gości. Witam Andrzeja Rozpuchowskiego, legendę śląskiej Solidarności. Śląskim szczęść Boże. Witam Pana redaktorze i naszych wiernych radiosłuchaczy. Tak jest. Jest z nami również Andrzej Michałowski, Solidarność Gdańska. Witam serdecznie. Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia 24. I jest z nami również trzeci debatowicz, Jan Rulewski, Solidarność Bydgoska. Witam serdecznie. Życzę smacznego odbioru. Smacznego odbioru. Ciekawe życzenia, które padły z ust Jana Rulewskiego. Drodzy panowie, Lewica chce po raz kolejny zresztą zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej. Co o tym sądzicie? I może od razu pytanie dopełniające. Jak się wam podoba kandydatura Karola Nawrockiego, doktora Karola Nawrockiego na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Rozpocznie może Andrzej Michałowski z prostego powodu. Doktor Karol Nawrocki jest dzisiaj dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Właśnie pochodzi stamtąd. Andrzej Michałowski, co sądzi o tym kandydacie i co sądzi o próbach zlikwidowania IPN-u przez Lewicę? Panie redaktorze, Karol Nawrocki jest moim kolegą, bardzo serdecznym, i jest to jedna z najlepszych kandydatur na to stanowisko. To, co on zrobił dla Westerplatte, dla II wojny światowej, tutaj muzeum i tak dalej, ja tego już nie będę mówił. Życzę mu powodzenia. W Sejmie przejdzie. Zobaczymy, czy ta banda senacka pozwoli normalnie ocenić jego kompetencje, jego wykształcenie, jego w ogóle osobowość. No zobaczymy. Życzę mu powodzenia. Natomiast wracam do tej bolszewickich zapędów na Instytut Pamięci Narodowej. To jest tak zwana, oni się nazywają teraz Nowa Lewica, czyli ta Nowa Lewica to są stare komuchy, to są dzieci już i wnuki tych starych komuchów, tych byłych utrwalaczy władzy ludowej w PRL. To są dzieci i wnuki funkcjonariuszy służb różnych i Ludowego Wojska Polskiego. I to był zawsze stały elektorat SLD. I nadal lansują ten swój program wyborczy, który ma likwidować pamięć historyczną Polaków. No to jest ich cel. I to jest ich zbójeckie, bolszewickie prawo. I okej, okay, niech sobie wyją jak psy do księżyca. Konsekwentni, trzeba przyznać. Tacy, ale panie redaktorze, tacy jak Miller, Cimoszewicz, Kwaśniewski, Czarzasty, Rosati, co oni mogą nowego nam zaproponować? Oprócz antypolskiej jakiejś tam działalności. Ale wie pan, panie redaktorze, ale że najgorsi... Ale są też młodzi działacze, Maciej Gdula na przykład. A tak, tak, to są dzieci i wnuki tamtych bolszewickich, tych hord czerwonych, które tutaj nas zagarnęły. Ale najgorsi, panie redaktorze, to są ci i najpodlejsi. To są ci, którzy albo byli na usługach tamtych komunistycznej władzy, tak jak ich tajnymi współpracownikami, WSW czy SB, tak jak Lech Wałęsa, TW Bolek i tysiące innych, jemu podobnych, którym to właśnie te byłe służby PRL założyły najpierw teczki, a potem partię, wie pan, zwaną Platformą Obywatelską. Tak, panie Janku, partię założyli służby. Przecież pamiętam ich kongres, gdzie Schetyna obiecywał, że zlikwidują IPN. To było ich naczelne przesłanie. Przecież to widać, słychać i czuć, że ta antypolska formacja to są nasi najgorsi wrogowie, którzy wyprowadzają ludzi na ulicę, próbują opalić porządek prawny, destabilizują parlament i jeszcze donoszą na Polskę do Brukseli, donoszą do agencji zagranicznych, do obcych mediów. Ci ludzie są na usługach niemieckich i rosyjskich interesów. To nie tylko Targowica, to czysta agentura. Przecież Trzaskowski już za niemieckie pieniądze tworzy antypolskie młodzieżówki. No i z kim my mamy do czynienia? To jest najgorszy wróg zewnętrzny.
Damy sobie radę z tymi, którzy są na zewnątrz, ale z tymi wewnątrz musimy zrobić porządek. Raz na zawsze. Wywołany Jan Rulewski, jak zareaguje na porównanie Platformy Obywatelskiej do Lewicy? No rzeczywiście postulaty właściwie bardzo zbieżne i Lewica nie od dziś postuluje likwidacji IPN-u. Tak samo mówił Grzegorz Schetyna, a jeszcze przypomnijmy, że z list Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego dostało się wielu działaczy tej nowej lewicy, na przykład pan Rosati czy pan Miller. Więc najpierw do mojego kolegi z Gdańska, kolegi Michałowskiego. On powiada, że popiera doktora Nawrockiego, bo to jest jego kolega. Z tych powodów nie powinien zabierać głosu. Należałoby ten głos unieważnić. I co innego, sprawa IPN. Więc ja się nie wypowiem w sprawie doktora Nawrockiego, bo wygląda na to, że kompetencje ma. Za szczerze nikt na razie gruby nie zgłosił, więc gdzie mi pobiegać po zastrzeżenia? No, z pewną jedynie uwagą, że jest to nominant polityczny. I z tego powodu uważam, że będzie miał duże problemy w Senacie. Ale inny panie Janie chyba nie może być, bo taka jest konstrukcja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Że ma być nominantem politycznym? Nie. Nie, no. Partie polityczne wskazują kandydatów, a pan Karol Nawrocki jest jest historykiem. Partia nie jest. Z tego co wiem, nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, partia nie jest, działa dla całego społeczeństwa. Tak przynajmniej każda w swoich statutach pisze, nie pisze. To nie jest działo syndykalistyczne, syndykalne, jak związki zawodowe, czy coś w tym rodzaju. Partia działa imieniem i na rzecz całego społeczeństwa, no oczywiście odpowiednio stawiając akcenty. Więc jest to jednak z nomenklatury człowiek, ale ja powtarzam, z racji tego, że partie reprezentują interes społeczny, to tam są też wartościowi ludzie i z tych powodów, a nawet może bardzo wartościowi, bo udzielają się w życiu, chcą budować Polskę na swój strój i z tych powodów oczywiście podwójny głos kolegi Michałowskiego należy też odrzucić o Platformie Obywatelskiej. Ona uzyskała swoje poparcie społeczne przez 9 lat. Chyba teraz dopiero PiS bije rekord. Teraz PiS bije rekord Platformy, potwierdzone wieloma wyborami. W sprawie IPN-u to miałem zdanie zdecydowanie przeciwne. Byłem referentem budżetu innego i merytorycznie wygląda to tak, że zarzuciłem m.in. panu Schetynie, który to pierwszy to hasło rzucił likwidować, że nie zna celów IPN. IPN zajmuje się powszechnymi sprawami wszystkich Polaków. A więc od oczywiście badania ich przeszłości, szukania grobów, poprzez proszę pana wydawanie różnych zaświadczeń. O, przecież mniej więcej kilkaset tysięcy ludzi startuje w różnego rodzaju wyborach do rad, do samorządu, do partiach, piastuje różne stanowiska i IPN bada ich oświadczenia lustracyjne. Dalej IPN oczywiście nadal ściga zbrodnie hitlerowskie i na Ukrainie próbuje wejść bez niestety udanych rezultatów, nie z naszej winy. Także jest to organizacja. Specjalnie pan panie Janie wymienił, przepraszam, tylko zbrodnie hitlerowskie, bo rozumiem, że powinien też ścigać zbrodnie komunistyczne, a tego nie robi. IPN? Tak. Robi. W ustawach jest pisane nawet o powinności prokuratora, żeby był posiłkowym, czy wręcz występował o zbrodnie. IPN przedstawia... Ale ja nie mówię o zapisach, panie Janie, tylko o praktyce. W praktyce IPN nie ściga zbrodni komunistycznych, albo robi to zdecydowanie zbyt nieśmiało. Dla uproszczenia podaję procesy przeciwko Kiszczakowi, i przeciwko, która objęte było również proces Kiszczaka, również 70. rok, popiełuszki,
Teraz Bartoszczeń niedawno była wznawiana. Sprawa to sąd oparł się na opinię IPN-u. Jako o zbrodni przyznał odszkodowanie, nie wiem jeszcze, finału nie ma jeszcze. Także może mniej to jest zauważalne, ale jest. Jest, no wydaje, proszę, panie redaktorze, no przede wszystkim olbrzymia działalność wydawnicza, bo instytut... To prawda, ale przepraszam panie Janie, ale nie zostawiajmy tak zbrodni komunistycznych. Ja mam jednak wrażenie graniczące z pewnością, że większość zbrodniarzy komunistycznych nie została ukarana, żyją i mają się dobrze. Ale panie redaktorze... I są chowani z honorami. Z honorami się chowa. Ale działa w ramach ustawy i na przykład toczyłem spory pewną z świętej pamięci Wityńskim o charakter PZPR-u, czy ona była zbrodnicza, czy nie. Przynajmniej jej przywódcy, którzy przecież wydawali polecenia po 1956 roku służbom bezpieczeństwa wojskowym, służbom wewnętrznym, prowadzili inwigilację obywateli zagranicznych i w polskich przybywających za granicą. Więc tutaj ustawa niestety zwolniła podobnie, ale powiedzmy szczerze, IPN też nie zajmuje się sprawami Kościoła. To jest w wyniku porozumienia z rządami i sprawy dotyczące działalności niektórych powiedzmy podwładnych Kościoła i jednocześnie SB. IPN się tymi sprawami zajmuje. Ale powtarzam, najważniejsza jest chyba działalność wydawnicza, bo któż by tyle wydawnictw wydał i któż by organizował kluby grota, wystawy, etc., etc. To, co myśmy przespali na początku. My, politycy, my, Solidarność Oświatowa na przykład, bardzo wątła, powodowała, że tej prawdy o tym, co pan postuluje, niejako świadomie, ale i też podświadomie. No, można mówić, że coś jest zbrodnią, ale trzeba przekonać do tego społeczeństwo. Zgodzi się pan, prawda? Nie no, można tego robić automatem. Trzeba też przekonać prokuratorów IPN-u, sędziów, przynajmniej tak, wielu, nie mówię o wszystkich, sędziów, ale część, tak, żeby tak. Chcieli ścigać te zbrodnie. Oddajemy zatem głos jeszcze uważam, rola IPN-u jest doniosła. A teraz dlaczego Lewica? Bo tak powiem, to jedno zdanie, bo Andrzej Rospołowski jeszcze nie zabrał głosu. Najważniejsze. I Lewica idzie za uderzeniem. Skoro podłożyła się, tak przynajmniej niektórzy mówią, w sprawie Unii Europejskiej, budżetu tego programu odbudowy gospodarki europejskiej, to teraz idzie za ciosem i chce głowy te IPN-u. Bo od jej głosu zależy, czy kandydat na dr Nawrocki przejdzie w Senacie. Jeśli nie przejdzie, to jest sprawa przegrana. Andrzej Rospuchowski, co sądzi o tych wszystkich problemach, o stosunku Lewicy do IPN-u, o kandydaturze doktora Karola Nawrockiego i w ogóle o ściganiu zbrodniarzy komunistycznych? W pierwszym słowie ja mam problem z wypowiedzią Jana Rulewskiego. Otóż po platformersku niestety tak zamulił swoją wypowiedzią, że mam wrażenie, iż nasi radiosłuchacze no naprawdę niewiele z tego coś wartościowego wynieśli. Było wiele wątków wypowiedzi Jana Rulewskiego. Powiedział, poruszył różne słuszne wątki, ale tak zabełtał, tak zamieszał różne... po platformersku właśnie, że z tego nic konkretnego nie wynika. Chcę przypomnieć, drogi Janku, że to za twoich czasów w Platformie Platforma wypchnęła do Parlamentu Europejskiego najwyższych ostatnich dostojników zbrodniczego PZPR-u jako europosłów. Co ty tutaj próbujesz usprawiedliwiać, odwracać kota ogonem, tak zamulać, że nie wiadomo co. Chcę, bądź uczciwy. Ale my o wyborach nie mówimy w tej chwili, tylko i pewnie. Ty poruszyłeś... Przypominamy różne wątki, panie Janie, tak jak pan też przypominał. Andrzej Rospuchowski, kontynuuj. Poruszyłeś każdy, Janie, jeden wątek, dlatego ja tutaj absolutnie do tego się odnoszę i mam bardzo duży problem z twoją wypowiedzią. Ale ważniejszy temat od ciebie, ode mnie pojedynczy jest temat, który pan redaktor przedstawił. Otóż nowe zakusy starej, nowej lewicy bolszewickiej, żeby zlikwidować instytucjonalne zabezpieczenie tożsamości narodowej w wolnej Polsce. Dzisiejsza nowa lewica wzorem starej lewicy bolszewickiej
PZPR-owskiej chce traktować Polaków jak małpy, jak niewolników i jak małpy, jak niedawno powiedział to bardzo trafnie profesor Żaryn, pozbawiając tożsamości. Tylko ja mam, panie Andrzeju, wrażenie, przepraszam, że wtrącę, tak, że to jest taka sztuka dla sztuki, bo przecież Lewica nie przeprowadzi tego pomysłu. Ale oczywiście, że nie. No ja przypuszczam, że Lewica wykorzystała parę punkcików, jakie sobie zdobyła, przyklejając się do programu, Krajowego Programu Odbudowy Zjednoczonej Prawicy, popierając go w odmienności od reszty totalnej bolszewickiej opozycji w parlamencie. I na tym tle myśleli, że mogą znowu huknąć, wystrzelić ze starych bolszewickich armat, domagając się likwidacji IPN-u. Słusznie zostało przypomniane, że to był postulat także, kiedy Jan Platformy Obywatelskiej, kiedy Jan Rulewski robił swoją karierę w Platformie i nic ci nie zapomniał, Janku. Ale mówił Jan Rulewski, że się dystansował i zwracał uwagę. Wyraźne zapisy, kto wie, czy z tego powodu nie został na pożegnanie Platformy Kwiatów. No, chcę powiedzieć, że nie słyszałem, żeby Janek Rulewski kiedykolwiek przeprosił, kiedy na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku wyszedł na obrady z Senatu RP w pasiaku więźnia. Taki miał stosunek do nowo powstałej władzy. Taki miał stosunek do nowych przemian. Także same wystąpienia, różne inne rzeczy, zmiany nazwy, to jest nie wszystko. Realne czyny świadczą. I teraz powiem tak. Ci, którzy dzisiaj z ramienia tej bolszewickiej nowej lewicy domagają się likwidacji IPN-u, to ja się domagam likwidacji popłuczyn po PZPR-ze w środowiskach nowej lewicy tej dzisiejszej, w środowiskach zwanych Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską i czymkolwiek jeszcze. Domagam się delegalizacji i likwidacji tych politycznych nowych przybudówek, które są w prostej linii ciągłością po PRL-u i dziedziczą spadkobierstwo po PZPR-ze. Na różne grupki się rozbiegli, w zależności od okazji zmieniają oblicze. Teraz Platforma też już szykuje się, te same środowisko ma już tam platformę ratunkową w postaci Hołowni i tak dalej. To są wszystko zagrywki marketingowe, aby pewna grupa zdezorientowanych i mało wyrobionych politycznie, patriotycznie Polaków dawała się nabierać na kolejne sztuczki, triki polityczne. Ja powiem tak, jeżeli ktoś traktuje politykę jako rozwydrzone partyjniactwo i myli interes narodowy, ojczyzny z interesem partyjnym i prywatnym, to ja rozumiem, że ktoś może uważać, że kandydat polskiego parlamentu, większości parlamentarnej na urząd nowego prezesa IPN-u, co ma być decydowane w Sejmie w najbliższy czwartek, o ile się nie mylę, jest rzekomo złym kandydatem, bo jest kandydatem politycznym. No ja przepraszam, a czym ma być kandydatem? Jakim ciałem jest Parlament Rzeczypospolitej? Czy to jest forum kółka łowieckiego? Koła gospodyń wiejskich z ale samym działa szacunkiem. W imię interesów Polski, całej Polski, a nie tylko partii. A jakież, czy ty chcesz powiedzieć tym samym, że większość parlamentarna nie reprezentuje interesów polskich? Zawsze a, tak. Jeśli szczególnie tylko o swoich interesach mówi, to nie. Panowie, muszę tutaj wkroczyć. Pytanie do Andrzeja Michałowskiego, króciutkie. Do Andrzeja Michałowskiego, który najmniej zabierał głosu. Jest decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów, zamknąć kopalnię. Odniósł się do tej decyzji na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, uważając, że jest to słuszne i rządzący muszą się dostosować. Andrzej Michałowski, co sądzi na ten temat? Panie redaktorze,
My zawsze jesteśmy musztarda po obiedzie. Przecież było wiadomo od wielu lat, że Czesi z Niemcami szykują nam, chcą takiego szczura, taką świnię podłożyć i trzeba było wcześniej od razu zażądać, że u nas się wszystkie wody, grunty obniżyły, dlatego że 7 wielkich tych elektrowni tych kopalni węgla nam obniża. Trzeba było wcześniej to zrobić. Czemu my zawsze jesteśmy, jak nas kopną, to my dopiero oj, bo nas kopią. Nie! Trzeba było wcześniej kopnąć. Wcześniej. I to jest moje taką uwagę w kierunku rządu, polityków. Tylko jak tutaj z takimi politykami jak Budka, jak Trzaskowski, jak Grodzki, jak ten Rudy w tym były król parlamentu, no jak z nimi można współpracować? Pani Tun, jak Rosati, jak Miller, jak jakaś tych tam ludzi Spurek. Trzeba, no, z kim? Tych ludzi trzeba wyrzucić z polityki, zakazać im dalszej legalnej działalności, bo to są ludzie, którzy ciągną z dziedzictwo po komunistycznym PRL-u. Co sądzi o decyzji jednak zewnętrznego organu, jakim jest TSUE wobec polskiej kopalni Turów i właściwie aprobacie tej sprawy przez i panią Różę Tun i Rafała Trzaskowskiego. Jan Rulewski, co o tym sądzi? No ja tym razem pana kolegi Rospowskiego nie rozumiem, który krzyczy na TSUE. No każdy ma prawo do procesów. Tak jest w większości chyba, czy wszystkich konstytucjach Unii Europejskiej. Więc Czesi mieli i mają prawo do sądu. Sąd wydał wyrok. To nie jest wina sądu. To jest jednak przyczyn, trzeba szukać w niezadowoleniu u Czechów. I pytanie jest o Trójkąt Wyszehradzki. Pytanie jest o pracę naszych rządów, kontaktów z Czechami, ale też odwrotnie. Czy nie można było to bilateralnie rozwiązać, nawet w trójkącie, bo to jest ten Turoszów leży w tym trójkącie, w tym worku, jak to się nazywa, kopalnianym i turoszowskim i należałoby to rozpatrzeć, a nie biegać po sądach. No sądy w każdym kraju bywa, że wydają jedno zdanie, Andrzej Rospuchowski, przepraszam, i teraz musimy powiedziałbym kończyć, tak na końcu, co mi się nie podoba, lub powiedziałbym tak, co jest dla mnie zaskakujące i to jest drastyczność środków, że natychmiast jako środek zapobiegawczy no, zatrzymuje się nie tylko obiekt przemysłowy, bo to jeszcze jest do przyjęcia w końcu. Sam nawet w wyniku awarii się zatrzymał. Dobrze, ja mogę ale teraz... zatrzymuje się życie społeczności. Znowu, panie Janie, przepraszam, Andrzej Rospuchowski, jedno zdanie, bo serwis informacyjny. Andrzej Rospuchowski, no, proszę, jedno zdanie. Janie, proszę, znowu nie zamulaj. Powiem krótko, ten wyrok Trybunału Europejskiego TSUE wtrącający się w nasze życie gospodarcze jest bezprawny. Ten Trybunał nie ma żadnej kompetencji. I mamy go zignorować i nie stosować. Andrzej Rospuchowski, Andrzej Michałowski, Jan Rulewski. Brawo, nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Debacie solidarnościowej już za tydzień. Pieniędzy z Unii Europejskiej. Dziękuję panom bardzo.